Witam już w trzecim odcinku serii od 10 zł do 1000 zł. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, to zachęcam Was do obejrzenia. Również Was zapraszam na Instagrama Akademia Wygrywania, gdzie pojawiają się darmowe typy, i na bloga sportowego akademiawygrywania.pl. Także przejdźmy sobie do kuponu. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od kuponu, który oczywiście jest ako i nie jest live, tylko to, co się wydarzy za moment. Także dzisiejsze fajne spotkanie, które wybrałem, obstawiamy. Także Górnik Łęczna, Śląsk Wrocław X2, czyli wygrana lub remis. Oczywiście wygrana Śląska lub remis. Krakowia Lechia powyżej 1,5 bramki. Lipsk wygrana. Sevilla Elche wygrana Sewilli. I PSZ wygra z State Reigns. Jeżeli oczywiście dobrze czytam tą nazwę. I gramy za 33,68, żeby właśnie skasować tutaj końcówkę. I do wygrania mamy 206 zł. Po jakiś tutaj mamy bonus z BetCrisa. Także obstawiamy. Czekamy, aż zostanie kupon przyjęty. Tutaj coś by się wyświetliło, ale nie wiem, o co chodzi. Także klikamy jeszcze raz. Zaakceptowano, pobrało, ok. I zostało nam 150 zł. Wejdźmy sobie na live, może akurat coś fajnego wyhaczymy. Mam dwa kupony w grze, bo jeden puściłem za kilkanaście złotych, taką w sumie tasiemkę. Oczywiście taśmy nie wchodzą, ale tak sobie po prostu zagrałem, żeby ciekawiej sobie oglądać mecze, które obstawiłem. I tak zerkamy sobie na szybko, czy mamy coś ciekawego do obstawienia na żywo. Coś, co się kończy, a jest duża szansa na bramkę. Tutaj jaki mamy kurs? O, 1,72, także super. Dobra, zagramy za dyszkę, ale jeszcze z dwa spotkania sobie znajdziemy, żeby ten kurs był nieco wyższy. Tutaj czy będzie bramka? Zagrałbym poniżej, ale jest naprawdę fajny kurs i wydaje mi się, że warto tą dyszkę zagrać, żeby... O, no właśnie. Także sami widzieliście, co się wydarzyło. Kurs 3,20. No, niestety, 10 sekund za późno, abyśmy mieli prawdopodobnie fajną sumkę. No ale mówi się, trudno bywa i tak. Także szukamy kolejnego spotkania. Botola, tu pewnie będzie duży kurs na powyżej jednej bramki w pierwszej połowie. O ile będzie taka możliwość, nie widzę takiej możliwości, także jeszcze sobie w dół zjedźmy, może jeszcze coś fajnego się nam trafi. Kurde, nic ciekawego nie widzę. Jeszcze w górę sobie podwińmy, Izrael. I tutaj na powyżej jest kurs też wysoki. Dobra, zaryzykujemy. No tutaj wątpię, że wejdzie, bo tu jest jednak troszkę mniej czasu, no ale zaryzykować możemy. 10 zł to nam jakoś dużo budżetu nie zmieni, ale gdybyśmy wygrali, to nam dużo pomoże w budżecie, także zobaczymy, co z tego będzie. Tylko no ciężko obstawić ten kupon, bo za chwilę zmieniają się kursy, a nie mam tutaj takiej akceptacji, żeby akceptować zmieniające się kursy, takiej opcji. No i co, obstawiamy kupon przyjęty, no i czekamy na rezultat, czy padnie bramka w przeciągu 5 minut. Tak naprawdę jest kilka rzutów rożnych, troszkę kartek, no jest jakaś szansa, bo coś w tym meczu się dzieje, tym bardziej w drugiej połowie się dzieje bardzo dużo. No ale dobra, czekamy i widzimy się, jak coś się wyda. Nam się zgarnąć naprawdę fajny kurs, bo jest 88 minuta, jak widzicie, padła bramka, także czekamy jeszcze na bramkę w tym spotkaniu. Ale jeżeli będzie fajny kaszał, to wezmę powyżej 40 zł, no bo tak naprawdę w sumie 20 minut zostało, a widzę, że jakoś się nic nie dzieje, a 40 zł to i tak byłoby 30 na plus, także byłoby naprawdę super, a wydaje mi się, że taki kaszał jest bardzo możliwy. Jak widzicie, tutaj też się zmieniło. No i teraz czekamy na tego gola albo po prostu na kaszał, czy się w ogóle nam pojawi. Jak widzicie, tutaj kupon nam nie siadł, kurs 4,15 siadł, super, ale 1,76 niestety nie przeszedł, ale główny kupon, który zagraliśmy, został wygrany, także super, 33,68 postawiliśmy, wygrałem 206,34, co nam daje aktualnie 346,34 zł. Tu grałem taśmę, ale właśnie mi ją zepsuł. Kto mi ją zepsuł? Manchester United, bo zremisował. No ale nieważne, dzisiaj też zagramy sobie taśmę jakąś za 10 zł, no i teraz pogramy coś live. No i lecimy z kolejnym kuponem, główny kupon na dziś to Everton Leeds
Leeds wygra albo zremisuje. Przepraszam za to, że będę przekręcał te nazwy, może po prostu ich nie będę wymawiał, bo z nazwami u mnie jest ciężko, także dużo osób się po prostu to przyczepia, także może nie będę po prostu wymieniał nazw, tylko omawiał spotkania. Drugie spotkanie, tutaj powyżej 1,5 bramki, Villarreal, Real Madrid, remis lub wygrana Realu Madryt, Atletico, Getafe, powyżej 1 bramki w pierwszej połowie, fajny kurs, ponieważ mamy na to, co najmniej jedna bramka, przepraszam, mamy to kurs 1,51, Montpellier, Lille, tutaj powyżej 1,5 gola w meczu, Olympiakos, Lyon, Nicea, X2, Nicea wygra albo zremisuje, Raków, Częstochowa, Raków zwycięży i Brighton, Watford, Brighton, remis albo wygrana, za 50 zł mamy do wygrania 2130 zł. No, dużo spotkań jest takich, które wydaje mi się, że wejdą, ale oczywiście jest to dość ryzykowne, tyle rzeczy wrzucać na kupon, ale taki główny kupon za 50 zł myślę, że możemy sobie pozwolić i też zrobimy sobie po prostu takie może 3 kupony po 3 spotkania i zagramy je po 20 zł. Tutaj będą troszkę bardziej właśnie takie ryzykowne, bo nie zagramy na X-y, także tutaj damy Brighton i Leeds zwycięstwo. I to zagramy sobie za 10 zł. Obstawiamy. Dobra, przechodzimy sobie do Serii A. Tutaj damy Torino, wygra. I tutaj będzie Napoli, Milan, damy X2. Ale mały kurs jest tak naprawdę, więc może po prostu damy samą wygraną Milanu. 10, 36 zł. Do wygrania, ok. Co my tu jeszcze dzisiaj mamy? Premier Liga była, Bundesliga, to mamy jedno spotkanie. To sobie myślę, że odpuścimy, albo możemy tak zagrać, bo Bayer jest niby pewniakiem, ale wiadomo, że to się tak kursy nie przekładają, a na X2 jest fajny kurs, także zagramy to za 12, albo nie, zagramy to za 16,34. Do wygrania mamy 43 zł. La Liga sobie teraz przejdźmy. Real Madrid damy czysto wygrana i Atletico Madrid czysta wygrana. To również zagramy za 10 zł. I jeszcze zagramy sobie Ligę Francuską. I tu zagramy w taki sposób, że Montpellier wygra. Myślę, że możemy tak zagrać. I Nicea remis albo wygrana też będzie na to łączny fajny kurs, bo 6,73 i obstawiamy, także mamy 6 kuponów w grze, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Kurde, tak naprawdę, gdyby wszystko nam siadło, oczywiście jakiś kupon nam na pewno siądzie, ale powiem wam szczerze, ten kupon jest dość realny, no ale tak naprawdę jest dużo spotkań, więc no nie wiadomo, jak to się potoczy, ale trzymam kciuki, że mimo wszystko się uda, bo byśmy mieli 2130 zł, jeżeli by to siadło, to byśmy zrobili serię od 10 zł do 10 tysięcy zł. No ale zobaczymy, tutaj mamy właśnie te inne spotkania, ale to nieważne. I teraz przejdziemy sobie do meczy na live. Zagramy jakieś 2 kupony live i potem po prostu będę czekał na rezultat końcowy tamtych spotkań. Tutaj powyżej 1,5 bramki, no to ciężko będzie. Ale zagramy tak. X1, fajny kurs. I zagramy to za 20 zł. Do tego sobie kilka rzeczy możemy dorzucić. Tutaj jaki jest kurs na powyżej 1,5 bramki? No dość słaby, także to spotkanie sobie pominiemy. I tutaj jest 10 rzutów rożnych. Kurs na powyżej tej jednej bramki jest dość spory. Także ten kupon będzie dość ryzykowny. I jeszcze jakieś jedno spotkanie byśmy sobie dorzucili, które ma jakiś potencjał. Bundesliga. Dobra, sprawdźmy, jaki tu jest kurs na powyżej jednej bramki w pierwszej połowie. Jeżeli będzie 1,40 w górę, to wrzucimy go na kupon. No dobra, 1,67, to tolerujemy i wrzucamy. Za 20 zł mamy do wygrania 176. Tu jest minuta 80 któraś w tym spotkaniu, które obstawiliśmy. Co to było właśnie? A 85, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ta bramka padnie,
Niby 5 minut to mało, ale tak naprawdę sporo czasu i pod koniec naprawdę dużo się dzieje w meczach, także jestem w 80% pewien, że padnie bramka, dlatego też wjechałem za 20 zł, a nie za 10. No i Wisła Kraków, myślę, że nawet może wygrać 2-1 albo jakiś będzie 2-2. No i niestety kupon live przegrany, także teraz szybko obstawiam i zaraz omówimy kupon, bo obstawiam za 20 zł i zaraz wam wszystko opowiem, chociaż sami widzicie, też obstawiam. 20 za 20 gramy, także 13 zł byśmy byli na plus, ponieważ poprzedni kupon straciliśmy 20, a na ten wydajemy 20, także na tych dwóch kuponach live, jeżeli oczywiście wygramy, to będziemy 13 zł na plus. No i w tym spotkaniu Hull, City, Fulham, tutaj obstawiliśmy co najmniej jedną bramkę w pierwszej połowie i identycznie zrobiliśmy z meczem Brighton i również z meczem Leeds Everton. W tych meczach też, w tych trzech meczach muszą paść po jednej bramce w pierwszej połowie. No, wydaje mi się, że to jest bardzo realne. Byśmy mieli z 20 zł 53, tak? Czyli 13 zł będziemy na plus. No mam nadzieję, że tym razem nasz typy na żywo nie zawiodą. Mamy spotkanie Realu z Villarreal i jest 66 minuta. Kurs na dwie bramki jest 3,80, 4,15 nawet teraz. Także zagramy to za 100 zł, tylko musimy się zalogować. Jestem przekonany. Przekonany jestem, że dwie bramki padną, bo oglądam mecz i widzę, co się dzieje. Jest dużo sytuacji, dużo się dzieje w tej drugiej połowie. Także obstawiamy za 100 zł i czekamy na wynik końcowy tego spotkania, ale tutaj dwie bramki myślę, że właśnie padną i 365 zł mamy do zgarnięcia, także czekam. No jest to troszkę ryzykowny kupon, ale wydaje mi się, że naprawdę te dwie bramki padną, no i będziemy naprawdę sporo na plus, bo 265 zł. No i niestety nie było żadnej bramki, także nie za ciekawie. I obstawiamy teraz kolejne 4 spotkania. Może akurat tym razem się uda. Gramy 3 spotkania, w których gramy overy powyżej, że będzie co najmniej jedna bramka i gramy za 50 zł do wygrania 201. No pasowałoby tak naprawdę wygrać to spotkanie, bo jesteśmy w dość ciężkiej sytuacji, mamy tam kilka kuponów, ale no nie wiadomo, jak się to potoczy. Duże zmiany kursów i nie możemy zagrać kuponu. Jeszcze kilka razy kliknę, może akurat się uda, cały czas się zmieniają kursy, co właśnie przeszkadza w postawieniu kuponu i wygrana zmniejszyła się na 192 zł, także już wam pokazuję, co gramy. Montpellier, Lille, będzie co najmniej jedna bramka, od razu to spotkanie sobie zagwiazdkujemy. To spotkanie również gramy powyżej jednej bramki. I tu jeszcze gdzieś dwa spotkania mieliśmy, które gramy. To było to spotkanie. Kurczę, to cały czas mi to umyka. Dobra, tak w sumie to nieważne, bo mamy tutaj wszystko na podglądzie. Po jednej bramce potrzebujemy w każdym z tych spotkań 61, 60, 60. No i 60 minuta, w sumie 60 minuty, po pół godziny w każdym spotkaniu na co najmniej jedną bramkę. Mam nadzieję, że nie zakończy się to spotkanie jak Villarrealu z Realem 0-0, tylko jednak któraś drużyna wygra albo zremisuje, ale nie wynikiem 0-0. Odcinek zaczęliśmy bardzo dobrze, ale z czasem zaczęło się dziać bardzo źle. I aktualnie zostałem z 0,0 zł na koncie. Ostatnie 52,70 obstawiłem na ostatni kupon, gdzie do wygrania mamy 242 zł. No i kupon prezentuje się w taki sposób. Monopoly As Barry jest 74 minuta, tutaj co najmniej jedna bramka. Radomiak, Radom, Raków, Częstochowa, co najmniej dwie bramki w meczu, jedna jest. No i Norwich City, Manchester City, co najmniej dwie bramki w meczu, 0,0 31 minuta. No i liczę, że te bramki padną, że jednak tym razem się uda i wyjdziemy na plus. No bo kurczę, no pasowałoby wygrać, już widzę, że jedna bramka padła, Manchester City trafił, może będzie tutaj podane, kto trafił tą bramkę. Nie, tutaj nie pisze, to trzeba sprawdzić sobie na Flash Score. No ale nieważne, ważne, żeby tu padła bramka i tu, bo zostało tutaj naprawdę mało czasu, no i mam nadzieję, że ta bramka zostanie oczywiście uznana. I została, no ale niestety nie pisze, kto tą bramkę trafił, no ale czekamy na bramki w tych dwóch spotkaniach.
Także niestety, tą serię zakończyliśmy po trzecim odcinku. Byliśmy już na fajnym sumie, mieliśmy ponad 300 zł za 10 zł. Ale niestety poniosło, no i przegraliśmy. Miałem taki, tak naprawdę taki dzień, że niepotrzebnie nagrywałem, bo nagrywałem tylko z tego względu, że były fajne mecze, byłem zmęczony. No i tak wszystko po prostu waliłem na odwal się i dlatego tak to też wyszło. Kolejną serię na pewno jak zaczniemy, zbudujemy około 100 zł, to będziemy grali po 10 zł, może po 15 i to będziemy wybierali jedno spotkanie z kursem powyżej 2 i będziemy tak budowali budżet. Bo w tym odcinku zawiodłem oczywiście, straciliśmy naprawdę fajną sumę. Ale cóż, trudno się mówi, zaczniemy kolejny odcinek. Od nowa będzie to już drugi epizod tej serii, także widzimy się w kolejnym odcinku, zaczniemy oddychy, no i tym razem już dojdziemy do 1000, chociaż mam taką nadzieję, na pewno jeszcze nie będę podpalał i robił takich głupich rzeczy jak w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, wbijajcie na Instagrama i na stronę akademiawygrywania.pl. Na razie.